cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Witam wszystkich. Sobota, ostatni dzień przed Sylwestrem. Tak odliczam, bo już nie mogę się doczekać tego nowego roku. Znajdujemy się tutaj u mnie w biurze. O, jak ktoś chce, można zapoznać się z ofertami maszyn. Ale nie o tym. Dzisiaj będzie dwa tematy poruszane. I dosyć, znaczy ten jeden to jest bardzo ciekawy. A mianowicie czekałem na niego 2-3 miesiące, no i się dokona. Na tą ścianę wjeżdża dzisiaj regał, który zamówiłem pod wymiar owej ściany. No i czekamy dosłownie za minut parę. Ma być pan, który reprezentuje swoją firmę, który podjął się wykonania właśnie tej usługi, czyli będziemy mieli regał na całą ścianę. Plus wyjście tutaj ze środka takim dużym blatem na dwóch nogach, tutaj na końcu, który będzie reprezentował jako biurko tutaj na cztery stanowiska. Tak naprawdę, chociaż nie oszukujmy się, na początek jedno stanowisko będzie w użytku, ale zawsze mieć lepiej już możliwość rozbudowy, aniżeli później coś kombinować, prawda? Tak więc to jest tak na cztery, dla czterech osób, tak więc to jest naprawdę dość. To jest wystarczająco w 100% na najbliższą przyszłość, nawet daleką. Nie mogę się doczekać, bo razem z tym regałem oczywiście przeprowadzam się ze swojego dawnego gabinetu, który znajduje się tam w oknie. Nie widać go. Ciemno. Muszę wszystkie moje dokumenty przenieść, przyrządy różnego rodzaju, wiecie, no pieczątki, jakieś dziurkacze, długopisy, no całe oprzyrządowanie, wszystko, co miałem, segregatory związane z gospodarstwem, z bankami, z firmą, wszystko będzie teraz tutaj w jednym miejscu zarządzane. Tam ten pomieszczenie będę przebudowywał całkowicie, nawet nie ma o czym gadać. Zupełnie będzie co innego. Zostaje tam jeszcze akwarium, bo ja tam mam duże akwarium, 400 litrów. I teraz kwestia, zastanawiam się, czy je tutaj przenosić, to owo akwarium, żeby było biurowe, czy jednak żeby zostało w domu. Nie mam za bardzo gdzie go postawić, bo tak, tutaj, no tutaj nie będzie miejsca. Tutaj będzie miejsce tylko na, wiecie, fotele będą się odsuwać do ściany, czyli takie przejście, regał, i tutaj, to tutaj nie ma żadnej opcji. Jedyna opcja jest tam. W tym zakamarku. Tutaj też nie będzie to niewykorzystane oczywiście, bo tam trzeba zrobić wieszaki na kurtkę, ubrania, może parasolkę odwiesić, jakieś buty może na przebiórkę. Nie wiem, czy jakiś składzik, szczotki, nie szczotki, na razie szczotkę mam tutaj. Także jakoś tam na razie idzie. No tak czy siak, czekamy. A drugą osobą będzie Andrzej i będziemy przerabiać trochę elektrykę z tego biura. Będziemy po prostu bezpiecznik ten główny na to biuro dawać tam w kotłowni, a nie tutaj na ścianie. Poprzenosimy trochę tak, żeby to wyglądało i miało ręce i nogi. To jest już taka drobnostka, można powiedzieć zabieg czysto estetyczny. Z jednego miejsca przeniesiemy puszkę na drugie i tyle. Także co, czekamy na przyjazd panów owych i wtedy się włączę. No i doczekałem się. Tu są mebelki. Właśnie się rozpakowujemy. Część jest już niesiona. Ten kolor w brązy idę całkowicie, tak jak wspominałem wcześniej, że wszystko będzie w brązie. To będą akurat dolne szafki otwierane, a na górze będą takie przedziały na segregatory. No to już idzie. Kurde.
Ona stanie w pionie teraz? Nocki bez stópek. A, bo bez stópek jest czaj. Tutaj są. Pasuje nawet. Dobra, zaraz się włączę przy jakiejś aktualizacji. No, ściana w miarę równo na to wychodzi. Bo to od ściany to chyba i tak trzeba będzie silikonem jakoś to sobie zatrzymać. Czy tak może zostać? Wydaje mi się, że tam nie ma sensu. Ja też tak wiem, bo silikonem jak się pociągnie, to później będzie ten. Nie da się malować. Nie, nie ma źle, a tak może będzie oddychać, nie? Nie, no wydaje mi się, że lepiej będzie. To, to co to jest 4 mm? To tam jeszcze około 5 mm będzie na dwie strony. To jest nic. Kurde, zarąbiście to wygląda. Dobra, zaraz będzie coś wiadomo więcej. Jest z nami Andrzej. Powiedz, jak tam twoje Audi po ostatnim odbiorze z tego. Dobrze wyszło. Dobrze wyszło. Teraz jeszcze tego mi. To od razu jak pójdzie na ten. Na, od razu pójdzie na kasację. Nieźle to zaczyna wyglądać. Zaraz zobaczymy takie podsumowanie, bo tam chłopaki kończą, a my tutaj z Andrzejem musimy się zająć przeprowadzeniem kabla nowego. Tędy ścianą, tędy ścianą, tędy ścianą, do tej puszki musimy się wpiąć, jednym słowem. No tyle, tyle roboty. A mam, to ja przyniosę. A, tutaj mamy już gotowe. Tym przewodzikiem. A i tutaj mamy po prostu, tu jest bezpiecznik teraz na, do biura, bezpiecznik główny prądu, wyłącznik i tam jest wpięte w całą instalację i tyle. Tyle roboty było, a zaraz idziemy zobaczyć tam i kończymy dzisiejszy film. No i ostatnie wejście, ja powiem wam tak, jestem super zadowolony, aż normalnie mnie onieśmielam, mógłbym teraz poezję pisać. No robi robotę, no po prostu robi robotę, teraz jak już się wchodzi, to jest, nie jest goło. Nie jest goło, tylko jest, widać, że tutaj się coś dzieje, albo zacznie dziać przynajmniej, nie? Super do ścian podochodzone. No tutaj jest jakieś 5 mm, góra tak praktycznie, gdzieś tam jest taki może 2 mm, tam na styk, nie? No to wiadomo, jakaś fala poszła. I tutaj też będzie z 5 mm taka szczelina, nie będę z tym nic robił. No bo po co? Tutaj tak, przyjedzie tylko jeszcze ten pan, właściciel tej firmy i zamontuje cokół na dole, że nie będzie tej przestrzeni tam widać i zamontuje do zamków, do szafek, tutaj te blaszki takie na rygiel, nie? Bo tutaj jest, tu się będzie otwierało, zamyka. A tam po prostu ją trzeba tak wiercić jeszcze jakiś tam frezem chyba. Szafki na kluczyk ze względu na RODO. Wiadomo, teraz przepisy nie pozwalają, aby dane mogły wyciec. Tak jak mówiłem, no to miało być na 4 stanowiska w zamyśle, ale niestety blat był mierzony
aż do samej ściany. Teraz on jest schowany w szafce. No i wychodzi na to, że to będzie takie wygodne dwustanowiskowe biurko blat, ewentualnie tutaj od czoła, ale raczej od czoła tu bardziej klient będzie mógł sobie usiąść, czyli trzy fotele trzeba zamówić, jakieś wygodne. No i co, cena pewnie Was interesuje. Cena to jest taka, to nie ma co, 4600 brutto, wszystko ugadane według myśli mojej, tak jak mówiłem, na segregatory, bo to przede wszystkim do tego będzie służyć. Oprócz pewnie dolnych, bo dolne gdzieś tam będą podręczne jakieś może rzeczy dla tutaj osoby obsługującej. I tutaj, tak jak wspomniałem, cała przestrzeń do zagospodarowania, plus szafeczki, plus blacik biały. Mi się zdaje, że dobrze się to komponuje. Lubię brąz, tak jak zresztą widać, gdzieś ten brąz ze mną zawsze polaryzuje. No i tak to wygląda. Ja jestem zadowolony, super. Myślę, że nikt nie będzie miał zastrzeżeń co do wykonania, ani co do już finalnego wyglądu. Jest to solidnie zamontowane, porozpierane. Nie buja się, nawet nie ma możliwości, żeby to się ruszyło o centymetr. Tutaj będzie wyjście na przewody, bo jest taki zamysł, tam mamy, jeszcze pokażę, tam są gniazdka i one już są, teraz wychodzą za ścianki szafki przez mur, czyli były wykręcone i wkręcone od tej strony. No i tam jest tak, tam jest w rogu wycięty róg, żeby przewód mógł pójść górą. Ja sobie tędy go puszczę, tędy i załóżmy tutaj przyczepię jedną listwę do góry nogami. Tak, żeby te przewody można było podczepiać tutaj do tej listwy i żeby tutaj w nogach nic się nie plątało, nie walało. Nikt tego nie kopał. Ładnie to sobie podwieszę pod biurkiem od spodu. Myślę, że jednostka będzie w monitorze, albo to będą po prostu laptopy, czy tam laptop, żeby to było no jak najmniej po prostu kolizyjne, no co tu dużo gadać. Świetnie, ja już jestem gotowy teraz w takim razie, żeby się przenosić. Całą prezentację, bo to jeszcze nie jest wszystko, jeśli chodzi o to biuro, całą prezentację zrobimy sobie na nowy rok, już w nowym roku, tak żeby ten 2024 zacząć z przytupem. Fajerwerki będą wykonywane nie w sposób tradycyjny, tylko po prostu będzie, nasze działania będą tak grzmieć jak fajerwerki na nowy rok. Tego sobie życzę i zresztą Wam oglądającym. No co, muszę poprzynosić wszystkie te swoje szpargały. Teraz zaczął padać deszcz, czyli tego nie zrobię. Mam nadzieję, ale idzie duża chmura i wątpię, żeby to przyszło. Zobaczcie, co się porobiło. Już zaczęło kropić, na chwilę przerwało. No jedyne, co mi zostało, to jeszcze kostka, ale to dajcie chwilę. Odsapnąć, ludzie. Dajcie odsapnąć. No co, mogę powiedzieć więcej. Będę się przenosił. Jak się przeniosę, zrobimy prezentację biura. Jakby ktoś chciał odebrać ode mnie taki kalendarz, powiat parczewski 2024 z reklamą mojej firmy, między innymi obok widzicie Belarusów mnie umieścili, mieli czuja. Tu mi brakuje kupić jeszcze automat do kawy, jakieś szklanki, filiżanki w wyposażeniu, bo tego nie mam. A tutaj zrobię jeszcze taką szafkę. Taka szafka na szerokość tego, do samego sufitu, długość do połowy tej płytki, do samego sufitu. Z tej strony będzie ścianka, na której będę mógł umieścić logo na przykład Kingwaya albo coś podobnego. A tutaj będą takie półeczki, na których będą stały filiżanki albo będą wisiały na takich patyczkach. Zobaczymy, jak to rozwiąże. Spodki do tych filiżanek, to w sumie sztuczce, to mogę umieścić tutaj w szufladach. A chodzi o to, że jak ktoś siądzie tutaj w poczekalnię, na przykład czeka, nie? Na kolej swoją albo na jakieś tam informacje, to nie ma wglądu na tutaj tą strefę
taką socjalną, tylko tutaj właśnie będzie ta szafka odgrodzona, tak dotąd. I ona akurat tak przy samym śmietniku będzie odcinać kąt widzenia, co tam się dzieje. I będzie tutaj ładne logo firmy na przykład, albo coś w tym rodzaju. No teraz to już deszcz runął, nawet do domu nie pójdę. Ja pierdzielę, to grad pada. Wali gradem. Także, tak jak mówię, akurat jak ten facet przyjedzie od tej firmy, to ja jeszcze tutaj go zmolestuję, żeby wymierzył mi tą szafkę. Niech ona tam dojdzie sobie spokojnie po nowym roku. Kolor biały, tak żeby to się ładnie zamykało. A ja się z wami żegnam. Jakoś się rozbiegnę i lecę do domu. Widzimy się przy prezentacji tutaj biura. Dzisiaj jest sobota. Jutro jest nowy rok, tak więc filmu nie będzie. Jutro jest Sylwester, w nowy rok też filmu nie będzie. Widzimy się dalej po weekendzie. W nowym roku, w tym naszym najlepszym. Trzymajcie się.